Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak to jest możliwe, żeby normalny Trump mówił Ameryka pierwsza, a komunista Biden mówił Ameryka ostatnia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No te wariacja i obłędy administracji Bidena, no szczególnie z polityką energetyczną, to co się dzieje, no to po prostu jest straszne. To jak człowiek tak popatrzy, no to wygląda na to, że to jest jeden wielki wypadek pociągu, który uderza w jakiś, przed wjechaniem w tunel, wbija się w jakąś górę. No tyle tylko najgorsze jest to, że pasażerami tego pociągu, no to są po prostu wszyscy Amerykanie. To jest nie do uwierzenia, co ten człowiek zrobił, co ta administracja zrobiła, co jego doradcy zrobili. No najbardziej taka dziwaczna sytuacja w tej całej sytuacji energetycznej, no to jest to, że Ameryka zaczyna gadać z komunistą, z Nicolasem Maduro, żeby on zaczął wydobywać olej. No, tam Wenezuela, no to była jeden z najbogatszych krajów w Ameryce tej łacińskiej południowej. Tam było od groma pieniędzy w latach 50-tych, 60-tych, no ale później, kiedy tam Amerykanie przyjechali, wrzucili ciężkie setki miliony dolarów, zaczęła ta ropa być wydobywana, no to później przyszli komuniści, tak jak na Kubie, po prostu wyrżnęli tych, którzy przywieźli kapitał, no i za socjalistów w zasadzie zniszczono ten cały przemysł olejowy. Tam w pewnym momencie jakaś inflacja, no to była 1000-5000%, to wszystko wzrastało. Oni nie potrafili tego eksportować, nie potrafili tego wydobywać, nie mieli pieniędzy na reparacje, na jakieś modernizowanie i unowocześnianie tego wszystkiego. No i to wszystko padło na pysk. Tam Chevron, paru ludzi z Chevrona, no to w ogóle wsadzili do więzienia. No były takie socjalistyczne, komunistyczne pokazówki. No i teraz administracja Bidena chce rozmawiać z Maduro, no bo poprzednio to był Chavez, tam były wolne wybory w 1999 roku. Wenezuelczycy przyszli i mówią, socjalizm jest bardzo dobry, głosujemy na partię socjalistyczną. No i co partia socjalistyczna zrobiła? Partia socjalistyczna, każda partia socjalistyczna robi, zrobiła ustrój jednopartyjny, jak Hitler przed wojną, jak Jaruzelski w czasie wojny kazał się wybrać prezydentem niepodległej Polski. No to tak komuniści właśnie działają. Tam nie ma opozycji. No i teraz komuniści amerykańscy mówią do komunisty Maduro, mówią, słuchaj, ty tam jakąś tą opozycję to poluzuj. No a on się tylko śmieje, mówi, co będę z tego miał. To on ma niby mieć poluzowane mają być te sankcje, no ale za to, że po prostu Amerykanie tam Chevron jakoś tam wróci, zacznie znowu wydobywać. Czyli znowu kapitaliści sprzedają sznur komunistom, na którym będą znowu powieszeni. No a Adriana Watson, no to ona jest przedstawicielką prasową dla Narodowej Rady Bezpieczeństwa Amerykańskiego. No i ona powiedziała, że jak cokolwiek by tam się zaczęło dziać, no to muszą właśnie poluzować tą opozycję. No. Komuniści nigdy nic nie poluzowali, komuniści nigdy nie zrobili, komuniści po prostu chcą zniszczyć opozycję. Komunizm raz wprowadzony, no to nigdy sam nie odda władzy, no bo to nie jest demokracja. Tam zawsze później dochodzi do tego, że jest jakieś przewroty. No nie w Magdalence. W Magdalence komunistyczne świnie po prostu rozkradły Polskę, dogadali się przy połamanym stole w tej przy
wypili nieźle i rozparcelowali, no ale na razie w Wenezueli nie chcą oddać, ani nie chcą się sekretarzy partii zamienić jeszcze na biznesmenów. Także Maduro przypuszczalnie będzie się zgodzi na jakieś tam rozmowy, Ameryka poluzuje te sankcje, później Maduro nic nie będzie robił, no i po wyborach w listopadzie tych międzyprezydenckich i tak nic się nie stanie. No taka ta zagrywka z Wenezuelą, to jest jeszcze to nie tylko jest jeden dyktator, no w sumie to on jeszcze Biden to starał się króla z Arabii Saudyjskiej przekonać. No Arabia Saudyjska no to jest sojusznik, można powiedzieć, Ameryki, dostarcza sporo tej ropy. Ameryka dostarcza tam sporo broni, jakiejś innej technologii, no ale wszystko to się no, kręci naokoło ropy. Także starali się, żeby wydobywał więcej. No obraził, wcześniej to obraził Saudyjczyków, później Saudyjczycy nie chcieli rozmawiać. No i teraz cały ten OPEC, czyli ten kartel cały produkujący ropę, zdecydował się, że zmniejszą wydobycie o 2 miliony baryłek dziennie. No i znowu cena leci do góry. W Iranie to samo. W Iranie amerykańscy, Partia Demokratów starała się jakoś tam pocałować ich w tyłek. No trzeba pamiętać, że Biden to tam wysłał dwa jumbo jety złota, kilkaset miliardów dolarów. No i nic się nie stało pod względem tej broni atomowej. Teraz znowu chcą sugerować, żeby tą broń atomową tam jakoś poluzować, no ale ci mułowie na pewno się nie zgodzą. No i cały ten Teheran też ma w nosie i przetrzyma te wszystkie restrykcje i to im dobrze wyjdzie. Także z tego wszystkiego najbardziej jakoś takim wpływowym będzie Wenezuela. No ale tam zniszczyli ten cały przemysł, całe te prowadzenie, tam ani menadżmentu, ani sprzętu nie było. Tam Trump też ich troszeczkę tam ścigał. Poluzowanie polityczne no, nie nastąpi, no tyle tylko, że no, tam strasznie dużo ludzi ucieka. Ta Wenezuela, no to jest po prostu tak jak cała ten Niemcy wschodnie były w 80-tych latach, jak Polska, Czechosłowacja, Węgry, to wszystko tam się jakoś tak rozpada. No ciekawe jest, była taka afera, że Wenezuelczycy wylądowali na Florydzie i gubernator DeSantis wysłał 50 tych z Wenezueli na taką wyspę dosyć drogą. Tam wszystkie te czerwone świnie mają swoje domy, Obamy, nie Obamy, Clintony, no to mają tam te swoje domy na Martha's Vineyard. To jest taka wyspa, gdzie w sumie nagrywali film Szczęki, chyba te oryginalne Szczęki 1, to tam ich wysadził i wszyscy ci komuniści, którzy krzyczeli za otwartymi granicami, wyrzucili tych Wenezuelczyków na zewnątrz. Tam na zewnątrz jest poligon wojskowy. No i oni siedzieli do tej pory, w tym tygodniu całe tam jakieś ministerstwo powiedziało, że ci Wenezuelczycy zostali rozparcelowani w różne miejsca, a sporo opuściło nawet ten stan, do którego przyjechali. No ale tak, Wenezuela ma problem. No Wenezuela, ludzie uciekają na potęgę. Nie ma tego oleju. No ten olej to też poza tym nie jest taki najlepszy. To jest bardzo ciężki olej, bardzo taki gęsty, ciężki jest dla rafinerii. No ale Biden mówi, że zredukuje. Biden zredukuje ceny paliw przy pompach na stacjach benzynowych.
No, a także wszędzie szuka, ale nie szuka w Ameryce. W Ameryce by wystarczyło otworzyć rurociągi, odpuścić wszystkie te zezwolenia, które on zamknął na wydobywanie, zrobić jakieś nowe propozycje, że kompanie będą miały jakieś długoterminowe umowy, a komuniści w Ameryce, wszyscy ci antyenergetyczni, oni niszczą, nieustannie zamykają, redukują dostęp do oleju, do ropy, do węgla. Węgiel to już w ogóle kompletnie zniszczyli. No, przymierzają, komuniści się przymierzają do tego, że Ministerstwo Sprawiedliwości założy sprawę przeciwko OPEC. OPEC, że to jest po prostu kartel, że to jest trust, antitrust, taki umowa, że są stawki cenowe i tak dalej, i tak dalej. No za dużo nie zaskoczą. No politycznie może mogą się przekonywać, że robią dobrą robotę, ale jednak to może doprowadzić, że Arabi skumają się z Chińczykami i z Rosjanami i to nie będzie to dobre. Szczególnie, że sporo demokratów, między innymi Tom Malinowski z New Jersey, demokrata, Sean Casten z demokrata z Illinois i Susan Wild, też demokratka z Pensylwanii, no to oni zadeklarowali, powiedzieli, że najwyższy czas, żeby po prostu pogonić tych Arabów w Arabii Saudyjskiej, zabrać im te wszystkie pomoce militarne i tak dalej. No, a co oni zrobią? No, Arabi po prostu otworzą swoje ramiona i przyjmą swoje ramiona Chińczyków i Ruskich, no i na tym to się wszystko to skończy. No, cała ta międzynarodowa, cały ten międzynarodowy cyrk i opera mydlana no doprowadza do tego, że amerykańska ekonomia kuleje. No i mogłoby być to ograniczone, czy zredukowane, jeżeli administracja Bidena nie wypowiedziała otwartej wojny. No bo administracja Bidena, no wcześniej to i Clintona, i wcześniej Baracka Obamy, no wszyscy komuniści po prostu, im się wydaje, że wojna z energią węglową, no to ma jakiś sens. No Ameryka nad 3 czy 5% populacji świata, no to kompletnie, cokolwiek w Ameryce by się nie zrobiło, to 95% jest stwarzane poza Ameryką, także to jest kropla w oceanie. Biały Dom oskarża firmy benzynowe, firmy, które produkują i rafinerie i tak dalej. No ale to jest jedna wielka głupota. No dopóki nie ma wydobywania, dopóki nie ma wiercenia, dopóki nie ma nowych zezwoleń, to nic się nie stanie. No tak, to jest taki sabotaż, taki samodokonany sabotaż ekonomiczny, no i można powiedzieć energetyczny. Jedynie podobna głupota, no to była głupota Niemców, którzy się kompletnie uzależnili od ruskich przez ostatnie 20 lat, to tacy sami właśnie zieloni kretyni, jak dzisiaj jest zielony Biden i jego administracja, bo tak się uzależniła od ruskich, no, ale też niszczyli swój węgiel. Teraz wygląda, że kretyni Niemcy przepraszają się z tym wydobywaniem łupkowym, przepraszają się z węglem w kopalniach. No i ogólnie normalni zaczynają tam wracać chyba do zmysłów i do władzy. No, ta wojna na Ukrainie nie pomogła, tak? Na pewno nie pomogła. Na pewno pogrążyła też cały świat w tym kryzysie ekonomicznym i energetycznym. No ale poważna administracja amerykańska
No to zmieni to. Zmieni to w zasadzie 9 listopada. Wszystko się zacznie w Ameryce zmieniać. Jak kongres, Izba Reprezentantów przejdzie w ręce normalnych, Izba Senatorów przejdzie w ręce normalnych, no to, to energia po prostu wróci do normalności. No nie wiadomo za ile lat znowu komunizm podniesie swój wredny łeb. No przypuszczalnie gdzieś też za 10-15 lat, ale teraz prezydenta republikańskiego na pewno wybiorą na dwie kadencje w 2024 roku, czyli na 8 lat, czyli do 2032 roku będą republikanie rządzili. No kongres też przypuszczalnie przejdzie w ręce na długie lata, no bo wszyscy po prostu zrozumieli. To było takie otrzęsienie z tej wariacji, że aż nieprawdopodobne. No, ktokolwiek nie widzi, że komuniści amerykańscy z Bidenem chcą zniszczyć amerykańską niezależność od oleju, no to naprawdę trzeba być ślepym i głuchym. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Też strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych. Głosujcie na tych, którzy nie doprowadziliby do tego, żeby dziesiątki czy setki tysięcy ludzi pracujących w kopalniach zostało wyrzuconych na bruk. To jest po prostu nie do pomyślenia. To powinno być coś naturalnego. To nie powinna być zemsta najróżniejszych działaczy środowiskowych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Clintona, Baracka, Muhammeda, Obamy czy Bidena. No mam nadzieję, że zmądrzyliście. Mam nadzieję, że wiecie, na kogo głosować. Zdrowia dla normalnych.